No dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w Pieniążkowie. Nasze stekowo powstaje tutaj po drugiej stronie tego oto węzła komunikacyjnego i zaczynamy, słuchajcie, projektować to elegancko, żeby śmigało jak ta lala. Zaprojektujemy sobie tutaj właśnie dzielnicę i utworzymy tutaj właśnie nowy obszar, żeby no ładnie się to, kurczę, wszystko prezentowało. Tutaj jest, proszę bardzo, zupełnie nowa dzielnica. No myślę, że ona powinna tam tutaj w tym terenie się zawierać. To jest wszystko po tej stronie autostrady. Tu mieszkają Bogole i proszę się tego trzymać. Helenka Piaskowa, moim zdaniem to kiepska nazwa, jest to stekowo w tym miejscu. I tutaj mamy tak, czy progi zwalniające? Może nie. Recykling na pewno. Zakaz ciężkiego ruchu. Zakaz silników spalinowych. Spalając nie mają wstępu, o ile nie należą do mieszkańców lub firm. No możemy tak zrobić. Albo nie, no zostawiam świadomość zużycia energii. Osiedle strzeżone może nie. Opłata za parkowanie na poboczu na pewno. Moglibyśmy tutaj też zrobić od razu parkingi i zrobić tutaj system. Parking nadziemny. Zrobić system kilku parkingów nadziemnych. I słuchajcie, całkowicie zakazać parkowania na poboczu tutaj. To by było niezłe, tak mi się wydaje. Chociaż nie mam, nie mieści się. O, ale podziemny by, nie, to duży parking jest. Może podziemny by się zmieścił? Odblokuję go sobie. Mam 25 punktów tutaj do rozwoju. Parking podziemny sobie odblokuję. Budynek z automatyczną strefą parkingową. Automatyczny garaż wykorzystujący windy do podnoszenia i umieszczania pojazdów w małych boksach jeden na drugim. Mnóstwo pies... A, mam dużo tych punktów, kupię sobie. 630 tysięcy. O, taka wieżyczka parkingowa. Patrzcie, ale zajebiste. O, parking podziemny też fajny. Zajebiście. No zbudujmy sobie tutaj parking podziemny raz. Zbudujemy sobie tutaj parking podziemny dwa. Tutaj gdzieś może przy biurach sobie zbudujemy trzeci. I tutaj na zewnątrz sobie zbudujemy czwarty. I na ile to jest miejsc? Ten parking. Na 200 pojazdów, dobra. Tutaj cena będzie maksymalna, ale będziecie musieli z tego korzystać. Bo ja wam zamierzam wszędzie wywalić pobocze, na którym byście mogli trzymać samochody. I wstawimy sobie drzewa. Będzie to bardzo drzewiasta, bardzo drzewiaste miejsce, na którym nie życzymy sobie samochodów. Trochę mi to zajmie. No, ale taka słuchajcie, zabawa. Mega mnie cieszy ta gierka. Powiem wam, że troszkę uzależniony jestem od tych Skylinesów. Naprawdę piękna jest to gra. Cieszę się, że teraz trochę od rozwiązywania tego trafiku odeszliśmy, że się skupiliśmy tutaj na tej części miasta. Dobra, a może już puścimy ruch? Ale zanim puścimy ruch, to jeszcze bym przydzielił tylko wszystkie budynki do stekowa. Dokładnie, szkoła podstawowa, bach. Szkoła pomaturalna, bach. Jedziemy dalej, remiza strażacka, bach. Centrum recyklingu, bach. Opieka społeczna, bach. Posterunek policji, bach. I szpital jeszcze, klinika medyczna też, bach. Okej, wszystko tutaj. Liceum też tu. No parking podziemny to tam kto sobie chce. I tu już możemy was wpuszczać. O, ale mi odblokowało rzeczy. Tu już możemy was wpuszczać. Zaraz tutaj zaczną wjeżdżać, a my sobie wszędzie stawiamy kwiatuszki. Drzeweczka. O, to jakieś problemy z wodą i z prądem. To ciekawe. W którymś miejscu muszą być niedociągnięte. W takim razie... O, tutaj nie... O, ten węzeł nie dociąga. Patrzcie. Patrzcie państwo. No dobra, to tu już jest dociągnięta elektryczność. No to sobie ją dociągniemy tu. Żeby się przeciążenie nie robiło, to tu zrobimy jeszcze tak. Nie będzie w dwóch punktach się wtapiać. No i rury też musimy w takim razie, kanalizację. Wyciągniemy powiedzmy stąd.
I połączymy sobie tu. Mam nadzieję, że się nie zacznie też parkować. Jak to jest? Jak jest? O, dobra, jest dobrze. W porządku. Tak, więcej drzewek. Życzyłbym sobie mniej samochodów. Ulica Sejmowa zaczyna wyglądać pięknie. Tutaj również, na tej obwodnicy dookoła. Słuchajcie, jedziemy. Mnóstwo pięknych drzew. Pięknych drzew bardzo dużo. Tam środkiem też można by coś postawić. Bajka. Tutaj mamy tą obwodnicę taką, dobra. Tutaj ciach. No na rondach to wiadomo, że nie będą stawiać, potem te ronda będzie można jakoś przystroić. Jedziemy tutaj też. Tak, proszę bardzo, ale super. Żadnych samochodów. Dobra, teraz te małe. Hop. Jest to trochę dłubania, ale słuchajcie, efekty będą piękne. Zaraz tutaj już samochody zaczną wjeżdżać ładnie. I się pięknie wprowadzać tutaj do tej naszej dzielnicy. Hop. Dużo drzewek w Stekowie jest. W Stekowie, słuchajcie, kochają drzewa. Myślę, że trochę więcej tych parkingów podziemnych może się jeszcze przydać. No, może gdzieś w centrum sobie tą wieżyczkę, tą wielką taką postawimy? To by było spoko, tak myślę. Hop. No bo tu już zrobione, tu jest zrobione. Tu jest tylko po jednej stronie. Tu jest zrobione, tu jest zrobione, tu jest zrobione, dobra. Jedziemy tutaj też. Bardzo dużo drzew. Takie zielone tereny, słuchajcie, trzeba powiedzieć. Tutaj kochamy ekologię. To nie tak, że to po to, żeby mieszkańcy nie mogli parkować, żeby im jakoś uprzykrzyć życie. Albo broń Boże, wyciągać z nich pieniądze. My po prostu w Stekowie kochamy zieleń. Dobra, tu wszędzie są drzewa. Tu jeszcze mogę porobić. Tam na zewnętrznej, tam daleko, jak ktoś chce postawić, to spoko. Niech sobie stawia. Tu jest ok, tu jest ok, tu jest ok, tu jest w porządku. Tu sobie postawimy. I tu już jest zewnętrzna. Ale możemy tu na wyjeździe z ronda postawić. No i chyba jest w porządku. Tu już się powprowadzali pierwsi ludzie. Myślę, że jeszcze tak, jeszcze parking dobudujemy jeden. Może tak wstawię faktycznie gdzieś w centrum tę wieżyczkę. Niech będzie tu. 416 pojazdów i opłaty parkingowe oczywiście odpowiednio wysokie. No jestem nawet dumny. Problemem będzie wyjazd ze Stekowa do pracy. Jestem przekonany o tym, no ale jakoś będziemy musieli dać sobie z tym radę. Może im tutaj zrobimy, słuchajcie, oddzielny wyjazd, tak jak jest tutaj, wiecie, są te ronda 2. Stąd jakąś oddzielną przebitkę tutaj do tej strefy przemysłowej. No bo to przecież, wiecie, na przykład tutaj dokupić trochę kwadracików. O! I zrobić im, wiecie, tutaj bokiem wjazd, tutaj trochę nowych fabryk. No i tutaj kolejne takie, wiecie, rozdzielnie tego, żeby to miało sens. No bo jak oni tutaj... A co tu się stało? Za dużo pasów takich, dobra. Tam na razie i tak nie macie po co jechać, więc tu wam zrobimy takie rzeczy. Albo zróbmy w ogóle bezkolizyjne. Ma to sens? Może nie mieć. No, no to tutaj tylko wjazd do miasta, no właśnie, 4T. Można na razie wywalić te semafory, tak szczerze. Bo to i tak, zanim... Pasów na pewno tu nie chcę. Wjeżdżajcie, wjeżdżajcie. Czym prędzej. A tu jest tylko jeden do dalszego skrętu w prawo. Nikt nie chce prosto jechać. No wszyscy tu wjeżdżają do Stekowa. A to ciekawe, no bo tam też można by było. I by się tak nie korkowało. Chyba, że tu zakaz skrętu w prawo zrobimy? Nie, no nie ma to sensu większego. A może zrobić, żeby tu się nie korkowało tak na tym wjeździe? Tylko na rondzie to nie można tego zakazu zrobić. No. No, no jakoś musimy z tym żyć. Później no to się zacznie trochę bardziej rozkładać, tak obstawiam, nie?
To jest w porządku. 500 osób na godzinę przyjeżdża do miasta. No ale to jest dziwne dla mnie tutaj, że można by czterema pasami, można by tak wjechać, a oni tu wszyscy się skupiają, że tutaj. O, w ogóle to jest dziwnie rondo, bo patrzcie, są aż trzy pasy do skrętu w prawo. A tak mało do jazdy w lewo lub prosto? Czemu stąd na przykład prosto nie możesz? Jest źle zbudowane rondo, słuchajcie, w takim razie. Może to usuniemy i zbudujemy to inaczej. Zbuduj tak stąd. Dobra, daj mi bardziej luźno, bez przyciągania. Może niech więcej pasów będzie. No nie, no dalej tak jest, kurczę. Dlaczego tak? O, i jest lepiej już. Już jest lepiej. Są trzy, to dalej jest jeden w prawo, no ale tu trochę lepiej się będą rozdzielać. No to jest problem, że tu jest tylko jeden w prawo. Ja trochę nie rozumiem dlaczego. Tak samo, no nie? Że mogło być Z2 na przykład, no bo to będzie dosyć częsty kierunek jednak. No ale dobra. W przyszłości będą też jeździć prosto. I tam wjeżdżać gdzieś. O nie! Zapomniałem postawić drzew. A, no nie, bo to jest, gdzie zapomniałem, to jest obwodnica po prostu. No dobra. A no obwodnicy może w takim razie, żeby trochę ją wyróżnić. Może po prostu pasmo trawy. No tak zróbmy. A, drzewa tutaj też się zrobiły. Boże. Klasa. Tu pewnie właśnie też zaczną stawiać. Dobra, zablokujemy to wszystko. Hop. Jak dobrze, żeście mi doradzili w komentarzach, że można tak przeciągać te budowanka tu, bo naprawdę by mi było smutno, jakbym tego nie odkrył. No, smuteczek by był. W porządku. No to brzydkie. Brzydal. No to też brzydkie trochę. Patrzcie, jacy uparci. Dobra. Tam już nie postawią. No i okej, zaczynamy. Tutaj mamy brak dostępu dla samochodu właśnie, bo jest troszkę zbyt, widzicie, wąsko, więc tu jakąś uliczkę trzeba dostawić. Bo nie, bo to dla samochodów potrzeba. No dobra, to zróbmy taką. Dobra, uliczka. Tak, faktycznie, ale tu zrobimy bez przejść dla pieszych i bez semaforów. Tak i po prostu wjazd, jakby ktoś chciał tam podjechać, no i dobra. Tu się ładnie rozwija, wjeżdżają ludzie do miasta. Elegancko, tutaj widzę, o, dużo. Ej, ale przy tych, kurde, jak ten parking taki ogromny jest przy tej wąskiej ulicy, nie, to będzie dramat, on nie może tu być. Przenieś go. No oczywiście, przenieś go tu. Wiem, że tu jest obok jeszcze ten parking. O nie, samochodziki. Patrzcie, co się stało. No bo ta uliczka to będzie jakaś masakra. No to musi być przy szerokiej ulicy taki duży parking. A może wręcz go dać, wiecie, tutaj. No, przy takiej dużej ulicy. I przy tym rondzie. No, żeby to miało większy sens. A tu w środku jest taki, ale uroczo. Ale to pokazuje, że one faktycznie tam są. I tu mamy też parking podziemny. Elegancko. A tutaj jest czyściutko. Na razie dużo osób będzie wjeżdżać na te parkingi, ale w przyszłości damy sobie radę. O, już full! Pomimo maksymalnej opłaty parkingowej, zobaczcie. Tutaj mamy 98 na 200. Myślę, że te parkingi podziemne będą cieszyć się nie lada powodzeniem. To możemy zbudować jeszcze kilka. A co? Czemu by nie? Tu nie ma trochę miejsca. No to tutaj są. No, możemy postawić jeszcze jeden, tylko jak ich za dużo będzie przy jednej ulicy,
to się potem zrobi problem. No to jest ciekawe, czyli jeżeli to 40 tysięcy na miesiąc kosztuje, a mam 200 pojazdów, gdzie każdy kosztuje, płaci $50, to szybką matematyką mam razy 5 to 10 koła, razy 50 to 100 koła, dobrze liczę? Czy źle liczę? Nie no, coś za dużo. 200 razy 50, 10 koła. Czyli 10 koła to jest opłata, tylko to jest opłata co? Pewnie za... Nie wiadomo za ile. No ale jak 40 koła na miesiąc, no to na pewno nie za miesiąc parkowania. Tylko za tam, nie wiem, za dzień czy coś. No to fajnie. Ci muszą zabrać samochody jeszcze, bo trochę lewitują. O, tu patrzcie, ilu pieszych. O właśnie, oni będą szli na piechotę. To dobrze byłoby zadbać, żeby tutaj mieć dużo przejść dla pieszych, jakichś kładeczek może różnych czy coś. No ale tutaj będzie ok. Tak, stąd masowo, patrzcie. Mieszkańcy Stekowa licznie podróżują na piechotę. To mi się podoba. To są... O, nie mam tutaj właśnie. Nie mam tutaj krematorium. Już naprawimy ten błąd. Już naprawimy ten błąd. Krematorium. Tutaj. I ja poproszę od razu... Może nie to. Ale zajezdnia. Dobra, oba ulepszenia zrobimy. I tu będzie fajnie. Tu będzie naprawdę spoko. A co się dzieje tu? O kurwa. Dobra. No właśnie, jakieś problemy, a ja nawet nie patrzę. Kupmy sobie jakąś stację uzdatniania wody, żeby coś lepszego. O, przetwarzanie i oczyszczenie zużytej wody. Uzdatnianie ścieków. 400 tysięcy metrów sześciennych na miesiąc. Wskaźnik uzdatniania 50%, zanieczyszczenie gleby niskie. Przetwarza szczeki i oczyszcza je z zanieczyszczeń. Jest przepompowywany z powrotem do sieci. Usunięte zanieczyszczenia muszą być zebrane przez odpowiednie służby. I co? Tu są ścieki. No to mogę tu na przykład to postawić. Tak? Czy jak to działa? A nie, no tak po prostu tu. To mogę wstawić. No i to na pewno pomoże. Zwiększa możliwości. O kurde, ale wiatraki. Patrzcie na to. Większą ilość wody pitnej. A ona, to też nie ma miejsca. Kurczę, no. Dobra. Ale to okej. Uszkodzenie od wody. Są zalane wodą. Przepompownia, to ciekawe. No weźmy jeszcze jedno. A, jeszcze jest przepompownia wód gruntowych. I to mi daje 75 tysięcy. A zwykła daje 100. No to wezmę tę zwykłą. No i tu ze dwie te przepompownie jeszcze, skoro jest problem z wodą. Żwirowa droga. I żwirowa droga. Bardzo ładnie przepompownie, to będzie oczyszczać sobie ścieczki. Fajnie. Mamy przestrzenie na biura, które moglibyśmy porobić. Możemy duże zagęszczenie biur też zrobić tutaj przy centrum. O, niech tutaj w Stekowie pobudują jak trzeba. Będzie centrum, potem te niskie bloki wywalimy, możemy na przykład wysokie zagęszczenie tam wdupić. 640 na godzinę mi tu ich wjeżdża. No licznie, licznie wjeżdżają do Stekowa, trzeba to przyznać. Jest to elegancko, spora dzielnica. Przyda się drugi wyjazd właśnie gdzieś stąd. No ale to tak jak mówiłem, za jakiś czas sobie to zrobimy. Nawet dumny jestem. No, dumny jestem całkiem. Przemysłu nie robimy. Bo cały czas chyba brakuje. Brakuje według wykwalifikowanej siły roboczej. No ale zwykła jest tak w sumie. Wysoki koszt zasobów. Można by tu rozbudować. No ale jak będziemy chcieli rozbudowywać, to trzeba też będzie. O kurczę, tu coś. No ale to klasyczek. Chociaż pierwsza w nocy klasyczek. Bo ja wiem. No ale tu też licznie wjeżdżają do miasta. Ja cię kręcę. No ale to tym bardziej, bo oni chcą przejechać wszyscy tu. Więc tym bardziej oni mogą na przykład ze Stekowa tam jeździć. Że wiecie, właśnie będą jechać tu, tu się będzie korkować i w ogóle. Może to jest dobry moment, żeby tutaj tę autostradę przy tym moście rozbudować o kolejne... Wiecie, to co myśleliśmy, że jak tu jest autostrada, to żeby tu też była i żeby tu też była. To jest w ogóle dużo tych. Patrzcie, pozawalały się budynki. Ja cię kręcę. Dobra, tu jest przykro ogólnie przy tych budynkach.
Coś jeszcze, no tak chyba trzeba będzie zrobić, czyli kolejne duże węzły w tych miejscach. Tutaj poszerzyć po prostu. No, bez tego w takim razie, no. Tak zrobimy. I tu będzie kolejny wjazd do Stekowa. Węzły drogowe. Zbudujemy sobie ten duży węzeł. No ja myślę, że tu i przeniesiemy trochę most. Albo tak na przykład, no. No i tu będzie wjazd do tego, tam będzie wjazd dalej, tam będzie szła dalej droga. No tak myślę, żebyśmy mogli zrobić. Klasa. No to będzie spoko. Tylko teraz trzeba przebudować tę całą autostradę. I tak, to w związku z tym kasujemy. To w związku z tym kasujemy. To też, to też. Tutaj będzie duży węzeł. Ten jeszcze nie wiem, gdzie pójdzie. Gdzieś dołem pewnie tam dalej się będzie łączył, bo to będzie z tej strony odwodzić. Ten most, no musimy na razie wywalić też. Hop, hop. Ta autostrada też najlepiej, gdyby szła troszkę inaczej. Dobra. Albo ona tu powinna wchodzić. Czy nie? Czy tutaj od góry? Nie, tutaj od góry chcę, żeby tam wychodziła. Więc ta powinna iść w dół i tutaj się przebijać. Więc most będzie szedł tutaj. Okej. Dobra, no to zrobimy. Zaczniemy od mostu. Wiszący most z dwupasmową. Może być dwupasmowa. Za niski teren, za mała odległość. O, ale ten na przykład mogę. Z trzypasmową jednokierunkową. O, to są, kurczę, jednokierunkowe. No dobra, no to możemy zrobić tak, że no tu będzie przebitka. Mostem. I tu obok też będzie przebitka mostem. Nie wiem, czy kierunki są dobre, no ale niech będzie, powiedzmy, tak. No i tutaj elegancko, już jak mamy tę autostradę. Trzy pasy, prawda, hop. Cyk. Hop. Elegancko i ten tak samo. Stąd tu. Hop. Hop. Tylko zmieniamy kierunek na taki, na wjazdowy. Super, i tu już mamy wjazd. Stąd tutaj idziemy trzy pasy i ona będzie szła. Dobrze by było symetrycznie to już poprowadzić, nie? Żeby szły tak ładnie obok siebie. O, o, no ładnie jest. Hop. Tak, tutaj troszkę szerzej po prostu. Tutaj sobie ładnie łączymy, tu się rozszerzą do trzech pasów i tutaj się rozszerzą do trzech pasów. No, trzeba to będzie w przyszłości też poprawić, ale na razie powiedzmy, że takie rozwiązanie wystarczy. Hop. No nie, no dobra, to jest brzydkie jak fest. Fest jest brzydkie. Zrób to tak. Może tutaj. Tak wjedziesz. I tak. No i będzie. Powiedzmy, że w miarę. Dobra, i tu jedzie. No tu trochę ostro skręca i długo jedzie prosto. No ale jak tu dalej miasto zrobimy, to jakoś to odratujemy. I tu szła czteropasowa. Więc taka niech też idzie. Dwójkowa szerokość, jedynkowa szerokość, tu jest w ogóle odstęp, no. Tak. Dobra. Tak tutaj. I potem wjeżdżamy tu. Dobra. I tutaj to też, czy chcemy już poszerzyć? Nawet byśmy mogli. 4, 4. Tutaj zrobimy 2. Tu już będzie dwójkowy przejazd. Tu 2. Tu wtedy 3. Tu wtedy 2.
Tu wtedy 4. Tu wtedy 4. Tu wtedy 2. Tu wtedy 3. Tu wtedy 2. Tu wtedy 4. Tu możemy zrobić zwężenie. I wtedy też... Ale to dobrze, bo stąd będzie w ogóle oddzielny wjazd na tę strefę całą przemysłową. Tylko trzeba jakąś dużą główną ulicę tutaj pociągnąć, żeby tu był sensowny wjazd, bo od tej strony niczego nie ma. Tak naprawdę może tę byśmy tak rozbudowali, bo ona ma sens. Ona tutaj rozprowadza ruch, idzie aż do tej, albo stąd poprowadzić tę. Tylko trzeba by elektrownię troszkę przenieść, ale to ma najwięcej sensu, więc tak zrobimy. Dobra, tu postawię wiatraki, żeby mi nie przeszkadzały. Dobra, ciebie elektrownię przeniesiemy też. Przeniesiemy cię nie bardzo daleko, bo tutaj, tu przeszkadza tylko, okej, stacja metra. O kurde, to może dużo rozwalić. I no chyba, że ta droga by to omijała. No nie, no to będzie brzydkie. Ale jak to przeniosę, to się bardzo rozpierdoli wszystko. Bardzo się rozpierdoliło, nie? I to obie linie. Bo tak jakby wygląda, jakby się zerwało połączenie. No ale tutaj się dalej łączy. No tu jakby się skończyło się, wiecie, urwało się. A to tak nie było, że tutaj było i zawracało, tak mi się wydaje. Że to metro nie tak szło. Chociaż nie, no poczekajcie w sumie. Zbierało tu. Tu jechało od północy. No właśnie, tu wjeżdżało. A i tu się też urwało. Dobra, no to po prostu trzeba to połączyć znowu, przeprojektować. To jest ok. Daj meterko. I zrobimy szybciutko do planowania linii. Mogę zedytować ją. Jest to coś takiego jak edytuj linię. Linie całodobowe. Czy to ją rozwaliło i elo? No bo jak tak, to ja mogę cofnąć. W sumie mam tego autosave'a sprzed 2 minut. Dobra, to cofnę. No, bo to kurde, projektować od nowa to metro. Nie chce mi się tak szczerze. Dobra, tutaj jest węzełek. To jest już połączone. Chyba nie jest popogrubiane tylko. No nie jest aż tak popogrubiane. Dobra. Na razie trudno. Przesunę wiatraki jeszcze raz. Ciach. A, teraz jest autostrada rozwalona. Chociaż nie, no jest przejezdna. No sobie mogę puścić. No. Tu jest przejezdna. Tam jest przejezdna, jest ok. Tu tylko zrobimy wyjazd. Siup. Albo tędy na przykład. I będziemy dalej to rozwijać. I tutaj bym chciał właśnie ciebie. Dobra. Mogę ciebie tu po prostu przestawić. I damy radę. Tu sobie wyrównamy. No, nie najlepiej. O, można ulepszyć sobie tę elektrownię. Większa ilość paliwa. Bardziej wydajne, te same ilości energii przy mniejszym zużyciu paliwa. Mniejsze zanieczyszczenie, to pewnie więcej energii lub zużywa więcej paliwa. Dodatkowa turbina. To nie muszę tego mieć, dobra. Robimy tak, tutaj jest szóstkowa. Ją bym do ósemkowej, tak myślę, powiększył. No, tak, tak zrobimy. I ta też niech będzie ósemkowa. A ta już jest ósemkowa, dobra. Więc tu jest w porzo. I teraz dalej tak, jedziemy tu. Tu wyjedziemy tak, ale tędy będziemy jechać. Tutaj przy niej. I tak, no to tu, tu będą autostrady szły, ale one mogą się dołączyć do tego miejsca. I tutaj będzie takie, wiecie, do wjazdu w tę strefę mocnego.
No i możemy też na przykład tutaj zrobić częściowo taką strefę. Też ekonomiczną. Tak szczerze. Na przykład tutaj niech to prowadzi. No i tam potem coś dalej wykminimy. Tutaj potrzebujemy jeszcze tak, dociągnąć drogę. O kurde, aż wgniotło tutaj to, porzo. I dociągnąć linię wysokiego napięcia. Może być pod ziemią. To przeciągnąć, no. Kurde, weź to wywal. Tak szczerze. I tu nad ziemią też weź to wywal. Dobra, i tu mamy, musimy podłączyć, ale tu musimy zwykły przewód podłączyć. A tu sobie podłączymy ten. I zwykły sobie, no, podłącz to, dobra. Podłączymy tu z jednej strony i tu mamy jeszcze dwa wyjścia. Ten sobie podłączymy tu i ten sobie podłączymy, powiedzmy, tu. Dobra, tu już jest ok, tu już jest ok, tu już jest ok. Tutaj trzeba teraz zorganizować wjazd do tej drogi. Dokładnie. W związku z tym tutaj przeciągniemy autostradę. Tu już możecie jechać. Tutaj sobie już przeciągniemy autostradę. Ona się rozszerzy do 4. Tu się rozszerza do 4. Tu będą 2. W tę stronę. Tu będą 3. Tu będą 2. 2. Bo stąd, Franciu, zasłaniasz mi troszkę. O kurczę. O. This is an emergency broadcast to all citizens. The fire and rescue service reports that fires are currently spreading. Tutaj macie szersze te. Tu w związku z tym będą 4. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move. Możecie stąd już mieć 4 pasy. Są 4, tu są 2, tu są 2. Okej, okay, tutaj przede wszystkim na wjazd tu. A tu się coś popsuło, widzę. Bo tu są 2 i powinny te 2 być w tę stronę skierowane. Super. Jeżeli tu są 2, tu jest 1, to tu powinny być 4, a tu powinny być 3. Bingo, 3, 2, a tu powinno być 5. Przez chwilę przed tym. Dobra, i tu jest ok, tu jest ok. Najważniejsze, że stąd tu i stąd tu. Tutaj jeszcze trzeba będzie podłączyć do tego. Tu trzeba będzie podłączyć do tego miejsca. Dobra, przejedźmy teraz na drugą stronę. Tu ładnie złapało. Bach, i tu zrobimy kowadełko. Tak sobie to nazwę. Ale czy na pewno chcę, bo żeby ja tylko, to dobra, w dwie strony może będziemy mogli, spoko. Mach. No i tutaj łączymy sobie czwórkową. Czy to ja na pewno, czy ja bym na pewno tak chcę to zrobić? No, zaraz będziemy kminić. Zaraz zróbmy może tak, 4, 4, 4, 5, 5, 3, 4, 5, tutaj 4. O kurde, to do zawracania jeszcze zrobiło, ale to już wywalimy. 4, oczywiście 4, 60 koła ludzi zaraz. 4, 4, 3, 5. 4, 4, 4, 4, 4, 5, kurde, kocham jak tak się to układa i te linie się wszystkie tak zgadzają,
że tu widać, że wiecie, ta matematyka po prostu ma sens. No ma tutaj 4, 4, 3, 5, 4, dobra, jest szerokie, troszkę krzywo, damy radę. Hop. Hop. W porządku. Tak, i tam będziemy dalej ruch dystrybuować. No właśnie. Tu potrzebuję ósemkową drogę. No ale dumny jestem z tego, bo tak wiecie, siedzimy, dłubiemy te drogi i później rzeczywiście też jest potem tak, że to działa tak jak trzeba. Tutaj 180 stopni i jest to takie na patentach, które po prostu są w miarę sprawdzone i działają. Klasa. No słuchajcie, klasa. Tu jest fajnie i tu już stąd. Myślę, że elegancko tutaj można wjechać. Trochę krzywo, ale rądko pomoże? Nie pomaga. Może bardziej prosto, wiedźmy. No, tak zrobimy. To będzie lepsze. Ciach. I tutaj, żeby wjechać pod kątem 90 stopni. I stąd, wiecie, też wyprowadzimy drogę pod kątem 80 stopni. Tutaj oczywiście rądko. Tutaj oczywiście będzie kolejna droga. Tu może być już, no, może być też ósemkowa. I tutaj klasycznie też zrobimy, żeby było double rondo. Ciach, ciach oczywiście. No i byśmy sobie poprowadzili do tam kolejnych fabryk czy coś. Tak sobie myślę, nie? Że na przykład tutaj to sobie pójdzie. Na razie tak. To sobie pójdzie też na razie tu. Tu, no ale tu wszędzie można się pobudować. To trzeba będzie przenieść finalnie. Ale tu na przykład, na tą dwójkową może nie. To jest czwórkowa, czwórkowa to jest. Tą czwórkową. Nie, to jest dwójkowa. To jest dwójkowa. No, to są dwójkowe wszędzie. No to ja bym chciał, tutaj w takim razie będzie tylko wjazd. Teraz zrobimy sobie rądko. I tutaj można takie mniejsze zrobić na wjeździe. O, tu mają takie zapotrzebowanie, słuchajcie, że od razu się, widzicie, wbijają. Dobra, tutaj, żeby to nie było takie dzikie, to zrobicie od razu też, pach. Tutaj może wjazd. I tutaj też rondo. Klasa. To może tutaj też byś zrobił taki po prostu wjazd do wewnątrz, żeby było, że dystrybucja ruchu i w ogóle. No trochę nie wiem. To już w ogóle ktoś wjeżdża? Na razie nie. No to ciekawe. Tutaj można to na razie zamknąć. Cztery linie po prostu, bach, ciach. Na zawrotkę, żeby to było zrobione. No i tu trzeba jeszcze do stekowa podłączyć. Będzie dużo zabawy. No jak ktoś już tu wyjeżdża, no to tam nie będzie wjeżdżał. Ale tu z zewnątrz, do tej strefy, może mogliby chcieć. No ale no może nie chcą. Dobra. Tu są te złoża wód gruntowych. To może dobrze by było nie ten. Nie cisnąć. Dobra. Budujemy się tutaj. Tam jest wyjazdowa też na strefę, która ma być taka TGS. Dawaj, tutaj jedziemy z tematem. Tak, tutaj na grubo można zabudować teraz. Zapotrzebowanie jest duże. Może tylko tu usunę, bo to są te wody gruntowe. Tutaj władujemy. I tu mogę dalej dobudowywać już teraz, nie? Jak jest tyle tego zrobione. Tu jest ta główna droga, po której będzie można wjeżdżać. Tutaj tam kolejne rondko. Tu można by trochę rozluzować to, robiąc te TGS-y, no ale tam damy radę. Dobra, tu już gdzieś zaczynają wyjeżdżać też tym bokiem. Tu żółte się dobudowują. Nowe tereny postawiliśmy. To jest tak, tutaj czwórka i czwórka zrobione. No ja myślę, że stąd trzeba będzie zrobić wjazd. Tak myślałem, że stąd, ale stąd go zrobimy. Więc tutaj ósemkową drogę, proszę bardzo, wyprowadzamy.
równo przez środek ronda, ładnie. No, może być tak. I ona jedzie sobie dalej tutaj. I tu. I bania. No i tutaj będzie sobie przechodzić w 4 pasy autostradowe. Raz. I 4 pasy autostradowe. Dwa. No. I tyle. I mamy elegancki wyjazd. Stąd. Tutaj do tego węzła. Można tu wjechać. Albo jechać prosto, albo wyjechać w prawo, albo zrobić kto tam co chce. Tak czy siak, pojawił się drugi węzeł autostradowy, tak jak tu jeden mamy idący przez środek. Tak zaczynamy konstruować teraz boczny, który elegancko nas tu będzie doprowadzał do strefy przemysłowej. I stąd z Lucynkowa już będzie można elegancko wjeżdżać. Tu na razie nic nie ma, więc nic nie buduje. Ale tu już mamy fajną autostradę, tu jest kolejny duży węzeł. Tu już ze Stekowa zaczynają pomału wjeżdżać i stawiać też samochody na tej drodze, czego się pozbędziemy. No tam już nie będą stawiać raczej. Dobra. O, tutaj cały czas wiszą w powietrzu, patrzcie. Miasto, pierwsze miasto wiszących samochodów. Tutaj prawie full w tym budynku. Także spokojnie można by jeszcze jeden taki zbudować. O, tylko jeden taki mogę zbudować na całe miasto. To trzeba będzie gdzieś, wiecie. Trzeba gdzieś będzie to potem... Wymagana droga, no. A, to tu mogę. Tutaj jakiś podziemny. Gdzieś do jakiegoś centrum, takiego centrum przenieść, nie? To będzie fajne. Dobra. Gdzieś w międzyczasie 60 tysięcy osób dobijamy. Poobserwujmy sobie. Tutaj jest nieźle. Tutaj jest jakiś ten, tu mamy takie, ojej, ojoj, patrzcie co tu się dzieje. Stanęło i stoi. Tu też stanęło i stoi. 7 rano jadą do pracy. Ci chcą pojechać, gdzie wy chcecie pojechać? Może zróbmy tu światła. Na rondzie nie można robić światła. No dobra. Szkoda, mogłoby się przydać. No, o kurcze. O kurcze. Tu jest grubo. Co tu się dzieje? Wy chcecie przejechać prosto, a wy chcecie w prawo, ale z jakiegoś powodu nie używacie tego. Bo może chcecie pojechać gdzieś indziej? Nie no, skręcajcie tutaj w lewo. Czemu nie... Bo tu jest problem. Dlatego się korkuje, zobaczcie. Bo tu... No nie no, to wygląda... Może teraz, bo coś się zbagowało? Kurczę. No tu z jakiegoś powodu nie wjeżdżają. A to jest dokładnie to, co miało powodować, że te korki się nie będą wydarzać. Czasami jest tak, że trzeba tak jakoś pchnąć. O, ktoś kliknąć się rusza. No nie, dalej jest traffic jam. I dalej chcą jechać tam. Tu chcą koniecznie w prawo skręcić. No, ale też prosto jechać. Jakoś nie jest płynny ruch. O, tu zaczęli jechać, dobra. To mi się podoba. Tu się ruszyło. Tu chcą zawrócić. To, tu się ruszyło, super. Tego potrzebowałem. I tu się zaraz też zacznie luzować. Tu chcą, trzymają się jakoś lewego pasa bardzo. Ujej, ojej. Tu się trzymają lewego pasa. Chcą jechać tam. No ciekawe. Nie, tu jadą prosto. No właśnie. No tu jest konkret. Kurde, tutaj też jest mocno. No to jest mocny punkt. Z nim trzeba będzie coś zrobić ewidentnie. Tak, bo tutaj stoi, no ale ja myślę, że to może być zbitka. Ale czemu tędy nie jeżdżą? Nie, no jeżdżą, ale nie aż tak licznie, jak rozumiem. Na tą strefę przemysłową. Też może jest błąd, że cała strefa przemysłowa jest, wiecie, w jednym miejscu. Może tak też nie powinno być. Proszę średnią zabudowę tutaj. Bo mamy zapotrzebowanie na nią. Elegancko.
Możemy też biura zrobić o wysokim zagęszczeniu. Dookoła rądka. One niech tutaj się pojawią, te biura. A to wywalimy. O, tu ładnie to rądko śmiga. Dużo ludzi tu chodzi, też na piechotę. Klasa. Tutaj zaraz kolejne wieżowce wjadą. No ale to mi się tu przy tych kowadłach mi się nie podoba. Trochę się już teraz odblokowało. No już jest lepiej. Tu jak zrobiliśmy, to się też przyjemniej zrobiło i milej. No dobra. Miejmy nadzieję, że będzie git. Tutaj dajecie radę. Tutaj ten wjazd jest w porządku. Tutaj mamy już wjazd tu. Ta lucynkowo śmiga. Znaczy nie lucynkowo, tylko steków. Lucynkowo jest tu. No ładnie w tym pieniążkowie naszym. Podoba mi się to coraz bardziej. O, o! A, wjazd do parkingu. Patrzcie, ale błąd. Nie stawia się parkingów przy głównych arteriach, no bo się dzieje coś takiego. Przy bocznych drogach trzeba. No pewnie. Przenosimy. Tutaj. Sorki memorki. Ci, którzy tam zaparkowali, no ale to musi być przejezdna droga. No pewnie. Co ja odwaliłem w ogóle? Tylko tu będzie korek też na wjeździe. No właśnie, czyli te parkingi z jednej strony niby powodują, że nie ma aut. Z drugiej, patrzcie tu przy tych parkingach, co się dzieje, nie? Może na nie by się przydały takie, wiecie, jakieś oddzielne drogi, bo one tutaj potrafią naprawdę mocno, mocne korasy narobić. No i trochę osób chodzi pieszo, ale czy aż tak dużo? Ciężko powiedzieć, no ale za to kaskę, jak zarabiam. Drogi, no i tak są na minusie. Te odpady cały czas, no ja jestem przekonany, że to jest jakiś błąd. Patrzcie, ej, a teraz mam na 5% mam banie 300, mam 3200 podatków. Jakbyśmy zwiększyli tak, to wow, ale kasy. I tu też ale kasy. I tu też kupa. 5 baniek nagle, ale jesteśmy na plusie, co? Zajebiście, okej. I tak oto kontynuujemy przygody w Pieniążkowie. Rozwijamy nową dzielnicę. No, jest potężna. Jest potężna, krajobrazy są ładne, chociaż cały czas tutaj mamy braki wykwalifikowanej siły roboczej i tutaj w niektórych miejscach są problemy z wysokim czynszem. Ale czy ja coś z tym zrobię? Pewnie, że nie. Będziemy się bawić dalej w inne rzeczy. Póki co dziękuję za uwagę, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.